Dzień dobry, wieczór, z tej strony Przemek, a dziś sprawdzimy, jak wygląda chapter drugi na telefon. Co jak co, ale wy wiecie, że mobilne wersje Poppy Playtime potrafią zaskoczyć. A wejściówką na ten odcinek jest sub z dzwoneczkiem i łapka w górę zostawiona pod tym filmem. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to nie ma na co czekać. A ja widzę, że właśnie ty jeszcze łapki w górę nie zostawiłeś i nieładnie, oj nieładnie. A jeżeli chcecie sobie zgarnąć w tym odcinku 30 zł PSC, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie odpowiedź na pytanie, czy lubicie Hagiwagi. Musicie także zaobserwować najlepszego insta w Polsce, czyli PrzemoPBG. Link w opisie. To właśnie tam dowiesz się, czy wygrałeś. A najnowsze i najświeższe informacje o Poppy Playtime znajdziesz na moim Discordzie PBG Team, do którego link także w opisie. Dołącz już teraz i nie czekaj. A w tym odcinku będziemy grać na telefonie, który budzi szacunek. Czyli Realme 9 4G. Jest to kolejny telefon tej firmy, który razem przetestujemy. Jego największą zaletą jest giga dobry aparat, który ma aż 108 megapikseli i doskonale radzi sobie ze zdjęciami robionymi w ciemności dzięki czujnikowi od Samsunga HM6. A wyświetlacz po prostu palce liza 90-hercowy Super AMOLED. A jego wygląd musicie przyznać, że robi wrażenie, bo to specjalny holograficzny design Ripple. Sami widzicie, jak to się po prostu mega prezentuje. No cóż, czas przetestować tego potwora. A wy wbijajcie do linku w opisie, bo tam możecie go kupić. Jedziemy z tym śledziem. Scary House Poppy Playtime. Słuchajcie, nie dość, że jest to fabryka Playtime, to znajdujemy się jeszcze w strasznym domu. Nie wiem, może to jest gdzieś obok fabryki Playtime, nawiedzony straszny dom. Co? Co tutaj w ogóle? Okej, tu są jakieś zaawansowane animacje wstawania, ale widzę, że tutaj również ten dom koło fabryki Playtime nie wygląda zbyt dobrze. No te teksturki tutaj, ewidentnie szafka jest ze ściany zrobiona. Do szafy, o, do szafy możemy wejść, możemy zrobić pranka nawet i się schować w szafie, no. Nie są, o, Hagiwagi z baseballem na mnie przyszedł. Co? Hagiwagi z baseballem, widzieliście to? Nie, no to się nie działo, po prostu ja tego nie widziałem. Nie, Hagiwagi z baseballem, rozumiecie co? On wygląda jak jakiś, nie wiem, jakby jakiś kibic jakiegoś klubu, który idzie na ustawkę normalnie z baseballem, nie. Dobra, Hagiwagi, czas wyjaśnić to wszystko. Za jakim klubem jesteś? Dobra, otwieram te drzwi, już teraz nie chowam się do szafy żadnej, nie robię żadnych pranków na YouTubie. I okej, tutaj są jakieś fajne różowe drzwi, to brzmi dobrze. Tekstura jakaś groszkowa. Hagi, jesteś tutaj czy nie? Tutaj chcę wejść. O, są zamknięte. Taka zaawansowana technika w tej grze. A tu co, więzienie? Więzienie dla Hagiwagi? Aha, jesteśmy teraz w pułapce? Jesteśmy w więzieniu Hagiwagi tu przechodził. On tu idzie z baseballem. Znowu ja nie mogę wyjść. Jestem po prostu w więzieniu. Hagiwagi, on otworzy to? Czy on otworzy? Możemy się teraz mu przyjrzeć. On nas nie widzi. Jesteśmy bezpieczni, ale jesteśmy też zamknięci. No brawo. No ktoś, kto przemyślał tę grę? To i wcale nie przemyślał w sumie. Dobra, wyszedłem stamtąd, bo nie dało się totalnie nic zrobić. Postaramy się, żeby jeszcze dokładniej przyjrzeć się Hagiemu tutaj z baseballem, bo ja chcę po prostu zobaczyć to z bliska. Gdzie jest Hagiwagi? Halo, Hagiwagi? Jesteś, patrzcie! Nie, zobaczcie, jak to wygląda, jak on idzie. Mistrzostwo świata, no co jak co? Ale za tego Hagiwagi z baseballem, to tutaj za kreatywność, drogi twórco gry, masz ode mnie plusa i ocenę takie 2,5 na 10, niech będzie, 2,5 na 10 śledzi. Dobra, mamy tutaj trzy bardzo zaawansowane opcje. Możemy kliknąć play, więcej albo oceń. No na razie nie będziemy oceniać tej gry, bo może okazać się totalnym niewypałem, więc na razie naciśniemy tylko play. Wiem, że już tutaj mamy jakiegoś grabpaka, to już coś nam dużo mówi, że ma to jednak coś wspólnego z Poppy Playtime, ale o co tutaj chodzi? Mam znaleźć jakiś klucz. Okej, na razie widzę, że prócz tych rąk na razie nie ma nic wspólnego to z Poppy Playtime, bo jesteśmy w jakiejś chacie. Tutaj jakaś chawira jest, jakieś lwy są na ścianach w ogóle, no z Poppy Playtime to nie ma nic wspólnego i w ogóle te sterowanie jest takie turbo dziwne, że no zobaczcie, tutaj muszę przesuwać jakieś oko, wlatuję w tekstury, w ogóle odlatuję tutaj totalnie, co tutaj się dzieje, no jakaś masakra, sterowanie tu wymięka, zobaczymy jak działa grabpak w ogóle. Aha, czyli ja tym grabpakiem nie mogę w ogóle nawet go użyć, on służy do niczego, jest w ogóle bez nieprzydatny, no kto to w ogóle widział, no, ja mogę tylko wychodzić na to co, tutaj skakać i sobie sprint robić? No ja nie mogę. Kto to w ogóle wymyślił? Ale dobra. Trzymajmy się planu. Wszystko dobrze jest pod kontrolą. Mamy znaleźć klucz, tylko że ja totalnie nie wiem, jak go szukać. No zobaczcie, te łapy przenikają przez tekstury, one po prostu sobie wchodzą jak w masło. Tu jakiś jeleń, o tu jest portret normalnie twórcy tej gry. To w ogóle jest hitem. Szafy, no nie możemy żadnej otworzyć.
do łóżka nie możemy wejść. No ja nie wiem, gdzie może być ten klucz. Halo, kluczu! Ale widzę, że tutaj autor tej gry naprawdę ma zamiłowanie do jakiejś sztuki, bo same zdjęcia tutaj jakieś normalnie na ścianach, no. O, normalnie tutaj mamy jakiegoś konesera sztuki, no ale szkoda, że nigdzie nie widzę tego klucza, no. Kręcę się jak widły w gnoju, a klucza nadal tutaj nigdzie nie ma, no. Jeżeli nie mogę otwierać żadnych szafek, nic nie mogę robić, no to halo, o, może jest w kiblu. Tu da się wskoczyć? O, da się tutaj wieczkę może nawet zrobić w tej toalecie. Normalnie bardzo realistyczna gra, widzicie widzowie? Okej, okay, dobra, no to tutaj wstawimy pranie, zobaczcie, nasz grabpak się wypierze. W ogóle ta pralka, co z tego, że ona jest gigantyczna? Widzieliście taką gigantyczną pralkę w domu, która jest wyższa od was? W tej grze jest to no możliwe, no normalnie tu wszystko jest nieproporcjonalne, szafki, no my nawet nie dostajemy do nich rękoma, no to jest jakaś tragedia, no i nie ma tego klucza, no słuchajcie, chyba będę musiał zaraz zmienić grę, bo tutaj o ile jest jeszcze jakieś nawiązanie do Poppy Playtime, no bo ten grabpak wygląda nawet spoko, jest fajnie wymodelowany, no ale no, co z tego, jak ta gra jest niegrywalna, to jest Hagi Wagi! On sobie tak... A czyli jednak tu jest, ma jakiś związek. On nas szuka, czyli ma to jakiś związek z Poppy Playtem. I tam on pilnuje klucza, widzicie to? Ej, ziomeczku, dawaj mi tego klucza. Hagi Wagi, w ogóle on chyba ślepy jakiś jest, bo on nas nie widzi, patrzcie. On sobie tu chodzi, jakby był zaprogramowany, nie wiadomo jak. A my? Mamy ten klucz? Mamy klucz i przeszliśmy misję, wow! Brawo dla mnie, no za to musicie po prostu zostawić teraz łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. No, ten poziom był taki trudny, no ciężko było znaleźć, ale Hagi Wagi w ogóle wyglądał tutaj. No, powiedzmy, że dobrze. Taką daję piątkę z plusem w ocenie stupunktowej. Także, a w ogóle, czy jakiegoś jumpscare'a dostaniemy, czy nie? Czy on po prostu sobie tak chodzi i... Patrzcie, ten Hagi Wagi nic tam nie może zrobić. Ja normalnie go zaczepiam. Tutaj wchodzę w niego w grabpakiem, a chłop! Chłop nic nie może zrobić. Nawet nie zająknął się, nawet na nas nie spojrzał. No, brawo, brawo, twórco gry, naprawdę. Przestraszyłem się tego jumpscare'a, naprawdę. To był najstraszniejszy jumpscare Hagi Wagi, jaki w ogóle widziałem. Ludzkość. Nie ma sensu poświęcać więcej czasu na tę grę. Przejdźmy do następnej podróbki Poppy Playtime. Zobaczcie, te menu, już powiem wam, że wzbudza we mnie pewien niepokój, no bo nie wygląda zbyt dobrze. Zobaczcie, Hagi Wagi jest tutaj różowo-niebieski. Przeszedł jakąś przemianę, jest teraz połączeniem Kissy Missy i Hagi Wagi po prostu. Tak mi się wydaje, że autor chciał tutaj połączyć dwie rzeczy, albo nawet Mami Longlegs, bo również jest różowa. No tego to już niestety nie wiem i wam nie powiem. Również mamy trzy opcje, na razie tej gry nie będziemy oceniać, chyba że na jedną gwiazdkę za te menu. Także klikamy play. I zobaczcie, tutaj normalnie jakieś poziomy. My bierzemy pierwszy, bo innego na razie nie możemy wybrać. To jakieś, nie wiem, klawisze są od pianina, o co tu w ogóle chodzi? To wygląda masakrycznie. No, prawda, że to wygląda masakrycznie? No, co to ma do fabryki Playtime, no? To jest jakieś czarno-białe w ogóle, przygnębiające. Tu na dole jakiś fortepian. Tekstury... Aha, otworzyłem drzwi i przegrałem? To jak mam stąd wyjść? Przepraszam bardzo, nie wiem, mam się przekuć przez ścianę? Co to ma wspólnego z Poppy Playtime? Gdzie jest Hagi Wagi oprócz tego w menu? O, jest! Patrzcie, co, jak on wygląda! Jakiś żółty w ogóle! Co to było? To jakaś karykatura Hagiego Wagiego. Nie no, ja to muszę jeszcze raz zobaczyć. Niech on tu wejdzie do tego pokoju, bo przecież, widzowie, to jest kompletna porażka. Matko, to chyba gorszej podróbki to jeszcze świat nie widział. Naprawdę, autorze gry, popisałeś się tutaj niesamowitym kunsztem. Ta gra zasługuje na nawet mniej niż 0 gwiazdek. Tu dla ciebie powinna być specjalna ocena w Google Play na minusie po prostu, no bo tego nie da się inaczej ocenić. Dobra, Hagi Wagi, dawaj, chodź tutaj do wspólnego stołu, zjemy coś sobie tutaj. I co, zbugował się teraz chłop w drzwiach? No nie! No ja cię zapraszam tutaj. Zrobiłem ci śniadanko. Aha! Czemu to się przewróciło? Ja chciałem tu zaprosić Hagiego Wagiego na wspólną kolację romantyczną i w ogóle, a stolik się przewrócił. Dobra, to chodź do drugiego stolika. Hagi, chodź, ja cię muszę odbugować. Albo może skorzystać z tej okazji? No nie, jednak nie uda się. Dobra, widzowie, nie. Nie, ta gra po prostu to nie jest poziom dna i metra mułu. Ta gra po prostu tam puka już od dna, od drugiej strony dna po prostu, bo to jest już poniżej poziomu morza nawet. No, taką podróbkę to nawet jeszcze nie grałem. Masakra. A teraz przejdźmy do wyzwania od Realme. Testowałem cały dzień Realme 9 4G, żeby być pewnym, że po prostu nie wciskam wam żadnego kitu. I muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Telefon sprawuje się super w każdej grze, nic kompletnie się nie zacina. A zdjęcia robi takie, że po prostu wow. Zrobiłem kilka zdjęć w nocy tym 108-megapikselowym aparatem i sami zobaczcie, że wyglądają po prostu kozacko. Telefon ma także inne ciekawe tryby robienia zdjęć,
zdjęć, takich jak Ulica czy Ultra Night. Naprawdę z czystym sumieniem polecam Wam ten telefon. Fajne jest także to, że producent daje w zestawie pokrowiec na telefon oraz kabel z ładowarką. To zdarza się naprawdę coraz rzadziej. Link do zakupu tego telefonu macie w opisie. Pamiętajcie. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadajcie na mojego Insta, Discorda, linki macie w opisie. Nara!